Nie mamy ojczyzny. Pamięć tylko ocalała, że ją mieliśmy. Nigdzie despotyzm nie odsłonił swego lica z taką jak u nas, a prawie wszeteczną bezwstydnością. Biada zwyciężonym! Oto godło naszej dzisiejszej egzystencji. Na mowę są donosiciele. Na myśl są więzienia. Na pisma jest cenzura, jakiej nie było od czasów inkwizycji hiszpańskiej pod buławą Torquemady. A przeto lud przywieść chcą ku ciemnocie. Zakazem myślenia, mówienia i pisania. Żeby o krzywdach swoich nie rozpamiętywał i nie rozwodził skarg swoich przed światem. Żeby zapomniał, jakim był i jakim być jeszcze może na pogrom ciemiężycieli, a na zbawienie reszty oświeconej Europy od sztuki rozbojów, od systematu gwarancji i mieszania się w cudze sprawy. Wy zapewne odgadujecie, co to jest ojczyzna. Zaprawdę nie jest nią ta piaszczysta przestrzeń Mazowsza, ani Wisła przerzynająca niezmierzone okiem równiny wasze, ani stolica, ani wspaniałe w niej siedliska władz rządzących, ale jest nią owa wielka myśl politycznej niepodległości, jakby dla rozniecenia tlącej iskierki na łomach i gruzach nieszczęśliwej Polski błysnęła ona wielka, okazała poważna, ścigana od cudzej napaści. Znalazłszy w poczciwych sercach przytułek, wyszła znowu na jaw z ukrycia i zabrzmiała szeroko na wszystkie strony, tysiące synów ojczyzny ku sobie pociągając. Choćby nawet przyszło stracić tę Polskę, jaką dziś macie, to lepiej ją straćcie, aniżeli żebyście mieli skazać na rusztowanie sam zamysł odbudowania całej i niepodległej. Zaczynamy. Nie możemy zaczynać, bo nie mamy jeszcze rządu. Kto będzie kierował powstaniem? Naszą powinnością zacząć. Naród przystąpi do rewolucji. Sejm postanowi władzę. Targnąć się na istniejącą władzę, a nie mieć nowej już gotowej, to poruczać sprawę ślepemu trafowi. Rewolucją bez rządu nieprzyjaciel pierwiej pokonać może, nim naród do niej przystąpi. Chcemy zacząć, a potem zniknąć ze sceny. Nie rwijmy się do władzy. Spełnijmy jedynie swój żołnierski obowiązek. Nie tak łatwo rządzić rewolucją, jak ją zacząć. Lepiej nie zaczynać, kiedy się nie może albo nie umie potem temu, co się zaczęło, nadać kierunku zamierzonego. Rewolucja byłaby stracona, gdybyśmy sami stanęli na czele. Kto nas zna? W związku brak imion znanych krajowi. Brak koneksji. Czyny. Nic tylko czyny rodzą imiona. Kto nam zaufa? Kto pójdzie z nami? Czyliż nie damy się wszystkim poznać przez samo zaczęcie rewolucji? Czyliż pierwsze kroki rządu złożonego z nas, spiskowych, nie uczynią nas wielkimi, znanymi całemu światu? Toż to ambicja! Chęć wyniesienia się osobistego! Wystawcie sobie wrażenie, które sprawimy na umysłach. Przez uwięzienie wielkiego księcia, przez rozbrojenie jego gwardii, przez rzucenie jednej kolumny wojska do Litwy i zajęcie Wilna, przez rzucenie drugiej kolumny do Brześcia. Jeżeli naród nie zaufa tym wielkim czynom, jeżeli nie zaufa naszej energii, naszej śmiałości, to czemuż w końcu ufać będzie? Tylko zaczęciu myśleć nam należy.
Reszta zdać na naród i opatrzność. Jesteście marzycielami. Cały swój dowcip wysilacie po to, żeby zrobić burdę. Mochnacki. Tak, Wysocki. Zaliwski, burdę. Bo moim zdaniem burdą będzie rewolucja zaczęta bez rządu. Lepiej dać pokój temu wszystkiemu, niż tak nierozumnym postępowaniem narażać rzecz publiczną na pewny upadek. Decyzja rozpoczęcia powstania była wypadkową kilku czynników. W lipcu 1830 roku wybuch rewolucji we Francji. W sierpniu powstanie w Belgii. Echa tych wydarzeń poruszają nie tylko Warszawę. Mikołaj I zapowiada interwencję przeciw rewolucji na Zachodzie. Przewiduje udział w niej polskiego wojska. W kraju panuje nastrój niepewności i napięcia. Pogłębiają go zaburzenia społeczne spowodowane wyraźnie pogarszającym się stanem ekonomicznym. Sytuacja w sprzysiężeniu komplikuje się. Jego kierownictwo nie jest skonsolidowane. Spisek prócz podchorążych obejmuje grupę dziennikarzy i literatów oraz koła studenckie. Koła te nierozważnie prą do rozpoczęcia działań. Kilka wyznaczonych już terminów odwołano w ostatniej chwili. Policja wpada na trop spisku. Rozpoczynają się aresztowania. Sprzysiężonym grozi dekonspiracja. Car domaga się represji. 19 i 20 listopada zostaje ogłoszony w Warszawie jego rozkaz o mobilizacji Wojska Polskiego. Kierownictwo Związku podejmuje decyzję. Wyznacza nowy termin powstania. 29 listopada. Zawiódł nawet sygnał rozpoczęcia. Źle przygotowane podpalenie starego browaru nie dało spodziewanych efektów. Ani w szkole podchorążych, ani w Lasku Ujazdowskim, ani na Starym Mieście nie dostrzeżono sygnału. Minęła godzina szósta, sytuacja staje się rozpaczliwa. Do broni! Do broni! Do broni! Do broni! Do broni! Z godzinnym opóźnieniem Wysocki podrywa szkołę podchorążych. Polacy, godzina zemsty wybiła. Dzisiaj zwyciężym albo polegniem. Nadstawmy piersi nasze wrogom, by były dla nich Termopilami. Podchorążowie, w prawo, zwrot! Za mną, marsz! Jest ich tylko 160. Z Lasku Ujazdowskiego grupa 20 kilku cywilów i podchorążych rusza na Belweder. Podchorążowie uderzają na pobliskie koszary carskiej jazdy. Odnoszą chwilowy sukces. Grozi im jednak okrążenie. Tu dołączają do nich Belwederczycy. Zamach na Konstantego nie udał się. Trzeba przebić się do Śródmieścia. Najkrótszą drogą do Placu Trzech Krzyży. Z Ordynackiej nadejdą przecież wreszcie posiłki. Kierunek ulica Piękna.
Koło kościoła świętego Aleksandra spotykają generała Stanisława Potockiego. Otaczają go szczęśliwi i pewni, że będą mieć na swym czele jednego z towarzyszów Kościuszki. Zaklinam cię na miłość ojczyzny. Staj na naszym czele. Jesteście szaleńcy. Nie sądź, że tylko szkoła powstała. Całe wojsko jest za nami. Generale, prowadź nas dalej. Prowadź przez miasto, generale. Prowadź, generale. Generale, prowadź! Dzieci, uspokójcie się. Polacy, do broni! Mochnacki zanotował. Postępując przez Nowy Świat, na próżno usiłowali wołaniem przerwać milczenie, które jeszcze panowało w tej części miasta. Lecz i dalej, na krakowskim przedmieściu nie było ani ludu, ani wesołych okrzyków, ani świateł, ani orężnego zgiełku. Do broni! Do broni! Miasto spało. Do broni! Do broni! Temu uczuciu tej chęci zbudzenia śpiącej stolicy przypisać należy ślady krwi, którymi podchorążowie znaczyli swój marsz do arsenału. W tym pochodzie przez wymarłe miasto kierowała nimi rozpacz. Padł od ich kul minister wojny generał Hauke. Poległ generał Nowicki, którego w zamieszaniu wzięli za znienawidzonego carskiego generała Lewickiego. Zginął pułkownik Maciszewski. Były to strzały do własnych złudzeń. Zaaresztowali generała Trębickiego. Już kilkakrotnie prosili go o objęcie dowództwa. Odmawiał. Kolorowie! Stój! Generale. Połącz się ze sprawą narodu. Staj na naszym czele. Widziałeś, co spotkało zdrajców. Nie stanę na waszym czele, bo jesteście nikczemni. Wy jesteście mordercy. Generale, dajemy ci czas do namysłu. Możecie mi życie odebrać, ale mnie nigdy nie zmusicie do złamania wiary zaprzysiężonej monarsze. Z determinacją doszli do ulicy Długiej. Tu przekonali się, że nie są jednak sami. Na północy powstanie ogarnęło dużą część miasta. Tu połączyli się z ludem Warszawy, który wyszedł na ulicę, oraz z oddziałami polskimi, które w walce nie dopuściły pułku Wołyńców do zdobycia punktu kluczowego – arsenału. Tu powstał nowy, znaczący dla insurekcji czynnik militarny. Lud warszawski sięgnął po broń. Wodza nadal nie było. Godzina 22, sytuacja nadal niejasna. W rękach powstańców znajdują się jedynie rejon Arsenału, Nalewki, ulica Długa, Pielańska. Na placu broni generał Rzymilski z oddziałami rosyjskimi. W Alejach Ujazdowskich Konstanty z Jazdą. Oddziały polskie, które przedtem zajęły place Krasińskich, Saski, Bankowy i Zamek, wahają się. Generałowie Potocki i Krasiński żądają od Konstantego, by Jazdą zmiótł ulicę. Rożniecki domaga się zasypania powstańców kartaczami. Konstanty waha się, nie jest pewny oddziałów polskich, rosyjskie traktuje jako swoją osobistą osłonę. Trwa walka o place Saski i Bankowy. Pada od kul powstańców generał Potocki. Udaje się wyprawa na Pragę po amunicję. Mosty na Wiśle opanowane. Wyżsi oficerowie próbują odciągnąć podległe sobie wojsko od udziału w powstaniu. Uzbrojony lud ściera się z nieprzyjacielem.
Przy pomocy akademików zdobywa więzienie na Lesznie. Więźniowie polityczni na wolności. W ciągu całej nocy listopadowej przywódcy sprzysiężenia oraz ich sympatycy nie wyłonili żadnego ośrodka władzy ani nie ogłosili programu powstania. To ich przekonanie, że ruch zainicjowany w ten sposób zostanie natychmiast i konsekwentnie pokierowany przez znanych polityków, było największą tragedią rozpoczynającej się walki. Wykorzystali to przekonanie ludzie niechętni walce zbrojnej, niewierzący w jej zwycięstwo, a nawet jej przeciwni. Rozpoczął działanie tej grupy minister skarbu Ksawery Drucki-Lubecki oraz hrabia Władysław Zamojski, adiutant wielkiego księcia Konstantego. Minister, zdziwiony, że powstańcy nie wyłonili żadnego kierownictwa politycznego, natychmiast przystąpił do zwoływania Rady Administracyjnej, to znaczy rządu Królestwa Polskiego, który dotychczas wykonywał wiernie polecenia cara. Za główny cel działania tej władzy uznał teraz doprowadzenie do szybkiej pacyfikacji ruchu, do współdziałania z wielkim księciem Konstantym celem zlikwidowania, jak się wyraził, rozruchów rozpoczętych wieczorem. W tym celu wraz z Czartoryskim udał się do kwatery wielkiego księcia, namawiając go do szybkiego zlikwidowania ruchu. Ale Konstanty uznał, że jest to inicjatywa samych Polaków i sami Polacy powinni też doprowadzić do jej likwidacji. Trudno jednoznacznie ocenić przyczyny postawy Konstantego. Wynikały one jednak najprawdopodobniej ze zwykłego strachu, pogłębianego jeszcze wspomnieniami zwycięskiej walki ludu warszawskiego przeciwko znacznie silniejszemu garnizonowi carskiemu w kwietniu 1794 roku, czy świeższym wydarzeniom, mianowicie również zwycięskiej walki ludu Brukseli latem 1830 roku. Zbiera się Rada Administracyjna w poszerzonym składzie, jednak bez Chłopickiego, którego nie można odnaleźć. Zostają opracowane dwie odezwy. Pierwsza informuje o dokooptowaniu do Rady Czartoryskiego, Niemcewicza, Paca, Kochanowskiego, Chłopickiego i Michała Radziwiłła. Druga wydarzenia nocy listopadowej, oceniając jako smutne, nawołuje do jedności, poszanowania praw i swobód konstytucyjnych. Taka ocena nocy listopadowej wzburzyła jednych. Zrywali odezwę z murów, darli ją i deptali. Inni, widząc pod nią nowe, historyczne nazwiska, z ufnością przyjmowali kierownictwo starszych w narodzie. Witaj, jutrzenko swobody, zbawienia za tobą słońce. Na murach stolicy pojawiają się patriotyczne hasła. Pierwsze decyzje Rady. Wojsko nadal nie ma wodza naczelnego. Rada zamierza mianować nim generała Chłopickiego, jednak nadal nie może go odszukać. Na czas doby funkcję wodza przejmuje generał Ludwik Pac. Odnaleziony wieczorem Chłopicki przybywa na posiedzenie Rady dopiero po wielu prośbach. Po wielu też prośbach przyjmuje komendę nad wojskiem. Zastrzega się jednak, iż nie przyjmuje tytułu wodza naczelnego. Będzie działał wyłącznie w imieniu konstytucyjnego króla i jedynie w celu zabezpieczenia spokojności publicznej, walki z anarchią. Rozkaz wymarszu pułków z prowincji pod Warszawę, by osłonić stolicę, wydaje dopiero na pisemne żądanie Rady. Rada powołuje spośród zamożnego mieszczaństwa swoje zbrojne ramię, Straż Bezpieczeństwa. Uzbrojonemu ludowi przeciwstawia uzbrojonych posesjonatów. Straż Bezpieczeństwa niebawem zostaje przekształcona w Gwardię Narodową. Zgromadzona na zamku grupa liberalnych posłów z Szanieckim na czele żąda od Rady zwołania Sejmu, zmuszenia Konstantego do wycofania się z królestwa wraz z wojskiem oraz usunięcia osób, którym naród nie ufa. Z Rady ustępuje kilku jej członków najbardziej skompromitowanych współpracą z caratem. W skład Rady wchodzi m.in. Lelewel. Na ratuszu zbiera się grupa sprzysiężonych. Postanawia założyć Towarzystwo Patriotyczne. Prezesem zostaje Lelewel, wiceprezesami Bronikowski i Mochnacki. 2 grudnia. Do Wierzbna, gdzie bezczynnie stoi z wojskiem Konstanty, Rada Administracyjna wysyła delegację. Po 5-godzinnych debatach pod naciskiem Ostrowskiego i Lelewela
wielki książę decyduje się na opuszczenie królestwa. Zapewnia, że wpłynie na Mikołaja, by ten wybaczył powstańcom i wszystko puścił w niepamięć. Ostrowski i Lelewel domagają się spełnienia obietnic Aleksandra I co do tak zwanych ziem zabranych. Rokowania z wielkim księciem podminowują nastroje stolicy. W salach redutowych zbiera się towarzystwo patriotyczne, zwane potocznie klubem. Ustanowić! Naprowadzam na wniosek, aby zgromadzenie z grona swego wyznaczyło natychmiast deputacją udać się mającą do Rady Administracyjnej dla przedłożenia imieniem ludu warszawskiego żądań następujących. Po pierwsze, aby się Rada Administracyjna Królestwa rozwiązała. Po drugie, aby rząd tymczasowy natychmiast postanowiono. Tymczasowy postanowić! Postanowić! Po trzecie, aby generał Chłopicki otrzymał natychmiast rozkaz uderzenia na gwardię cesarzewicza i wzięcia w niewolę jego samego i oddania w zakład ludowi polskiemu. O nie z księciem w Warszawie, ale z Petersburgiem w Wilnie układać nam się trzeba. Deputacja! Czego klub żąda? To nie wać panu, ale całej Radzie Administracyjnej oznajmione zostanie. Panowie tu wszyscy razem nie wyjdziecie. To być nie może. Jednego albo dwóch z pomiędzy siebie wybierzcie. My tu jesteśmy z polecenia ludu, który ten gmach otacza i wszyscy wejdziemy. Niech pan kasztelan pozwoli wejść. Rząd przyjmie. Dotychczasowe postępowanie rządu, któremu książę udzielasz wsparcia, którego swą powagą zasłaniasz przed zgrozą publiczną, naraża sprawę narodu na największe niebezpieczeństwo, na pewną zgubę. Zaklinamy księcia. Was, panowie, imieniem ojczyzny, do przedsięwzięcia kroków stanowczych. Mniemajcie, panowie, że układami z wielkim księciem, zgodą z cesarzem, te sprawy załatwić potraficie. Lud i wojsko podniosło oręż dla oswobodzenia kraju. Naród rewolucji upaść nie pozwoli. Oto żądania ludu. Powstanie nasze może zmienić postać Europy. Cóż dotychczas zdziałała Rada Rządowa, która się podjęła nim kierować? Czas mija bez pożytku. Ci, których tu teraz przed sobą widzicie, zaczęli rewolucją z poświęceniem swych głów i postanowili ją dalej rozwijać. W tym celu odwołali się do ludu stolicy, który ten gmach z orężem w dłoni oblega i nie rozejdzie się. Jeżeli sprawiedliwych jego żądań w czasie jak najkrótszym do skutku przywołać nie zechcecie, lud żąda! Niektóre z punktów nie są do wykonania. A mianowicie przytrzymanie wielkiego księcia Konstantego, który obiecuje puścić wszystko w niepamięć, który zawarł konwencję z rządem. To są żarty, mości książę. My nie powstawaliśmy dla przyjmowania łask i warunków wielkiego księcia, ale dla zbawienia Polski. Niechaj tedy rząd nie gra komedii. Już nie mamy tutaj co robić. Ja protestuję. Toć to pogwałcenie miejsca posiedzeń rządowych. Nic tutaj po nas! Demagogia Polskę z sobą porywa. Podaję się do dymisji.
Ugodźcie w to serce, które zawsze biło dla ojczyzny. Pomordujcie nas. Wszak przyszliście tu z bronią. Złożyliście, panowie, żądania. Oddalcie się. Rząd weźmie pod rozwagę przedłożenia klubu. 3 grudnia rano. Z Sochaczewa przybywa do stolicy pierwszy pułk strzelców pieszych wezwany przez obydwie strony. I Konstantego, i powstańców. Dowódca generał Piotr Szembek waha się. Wielki książę czy powstańcy? Powstańcy. Ludność Warszawy wita entuzjastycznie jego pułk. Rada administracyjna powołuje do swego grona 3 klubistów. Mochnackiego, Bronikowskiego i Machnickiego. Z rady ustępuje m.in. książę Lubecki. Kilkutysięczny tłum uzbrojonego ludu i wojska zmierza w stronę Alei Ujazdowskich. Czy ruszy na Wierzbno? Zawiadomiony o tym niebezpieczeństwie Konstanty zezwala wiernym dotąd sobie polskim oddziałom na przyłączenie się do powstańców. Oświadcza też, że z oddziałami rosyjskimi udaje się do cesarstwa. Polskie oddziały wcześniej jednak opuszczają Konstantego. Udają się do Warszawy. Stolicę ogarnia entuzjazm. Wieczorem Rada Administracyjna przestaje istnieć. Utworzony zostaje rząd tymczasowy. W jego skład wchodzą ludzie niechętni powstania. Z klubistów członkiem rządu zostaje tylko Leleven. Na posiedzenie rządu przybywa wiceprezydent Warszawy Tomasz Łubieński. Co do zatrudnienia ludu i odstraszenia od rozruchów, trzeba by rozpocząć sądy kryminalne. Otworzyć uniwersytet, szkoły, teatr. A kościoły? Kościoły także. Co do odebrania broni, staraliśmy się o to. Odbierać mają gospodarze broń od niespokojnych. Nie możemy siłą, bo będą na nas mówić, że chcemy rozbrajać, ciemiężyć. Trzeba by rząd kazał, iż nie wolno po ulicy chodzić z bronią. Nie ma wszak nieprzyjaciela. Co do broni, nie tak nagle, bo się obruszą umysły. Odebrać trzeba. Proszę wam, mości panowie, wiadomość bolesną. Żądania nasze nie wzięły żadnego skutku. Rozwiązano wprawdzie Radę Administracyjną, lecz rząd tymczasowy bez jej pozwolenia ukonstytuować się nie chce. I jak miarkuje, lepszym od niej nie będzie. Mija czas kosztowny ze szkodą kraju. Carewicz uchodzi wolno do ziem zabranych. Ludzie z imionami historycznymi, których mieliśmy za patriotów, nie pozwalają utrudzać jego marszu. Nie ufajmy imionom historycznym. Nie ufajmy żadnej wziętości, żadnej zasłudze. Generał Chłopicki nie dopełnia swojego obowiązku. Chłopicki zdradza rewolucją. Usuwam się od władzy, która naród stawia nad przepaścią. Dokończmy to, cośmy zaczęliśmy znowu. Idźmy wszyscy razem z bronią i postanówmy rząd rewolucyjny. Bracki, zginiesz! Ochtatki ze stołu! Zginiesz! Ty stołu! Ty stołu! Jedność, zgoda i zaufanie, mości panowie. Z niezgodą i nieufnością upadnie. Jacyś to, pytam się was, mężowie, stoją na czele. Oto książę wojewoda Adam Czartoryski, Polak cnotliwy. Oto Niemcewicz, którego poczciwa starość nie podpada zarzutowi. Oto Chłopicki, ten wielki żołnierz Napoleona. I któż to tu poważa się ich oskarżać o zdradę? Oto człowiek nieznany,
Młody, ambitny, który tylko samego siebie wynieść pragnie. Jego porywczość najwięcej szkodzi sprawie naszej. Jest tu drugi członek rządu, Ksawery Bronichowski. Ten niechaj powie, czy rząd działa rewolucyjnie, czy nie. Niechaj to powie pod słowem honoru. Jako świadek dzisiejszych czynności rządowych zeznaję pod słowem honoru, iż rząd działa rewolucyjnie. Pochlacki oszczerca! Wręcz terrorystą! To bezpier Polski! Precz do sterco! Precz! 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 Nasłani na to zebranie stronnicy Lubeckiego i chwalcy Chłopickiego, a zwłaszcza członkowie Konserwatywnego Klubu Obywatelskiego, wykonali swoje zadanie. Towarzystwo Patriotyczne zostało rozbite. Zawodzi nadzieje narodu. Lubecki powagę księcia Czartoryskiego, Niemcewicza i innych patriotów przeciwko powstaniu obraca. Jeżeli szkoła, która zaczęła rewolucję, nie zbawi jej w tej zaraz chwili wielką energią, wszystko niechybnie wróci do dawnego porządku. Idziemy, panowie! Idziemy! Idziemy! Do broni! Za broń! Wrotami na prawo, formuj front! Co robisz? Nie pytaj się. Bierz szkołę i maszeruj na klub. Inaczej surowo za to odpowiesz. Nie, Mochnacki, naprawdę nie! Idziemy, panowie! Wszystko niechybnie wróci do starego porządku. Lubecki! I cóż zrobili ci panowie o historycznych imionach? 3 dni stoimy tu bezczynnie. Kogo szanować będziemy, jeżeli nie tych, którzy teraz wspólnie z Lubeckim działają? Chłopicki... Chłopicki zdradza rewolucję! Nie! Miejcie ufność tym generale! Idziemy, panowie! Idziemy! 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 Nie, bracia! Wierzcie Chłopickiemu! Tobie jako twórcy rewolucji... Rząd nowy w tym charakterze ustanowić wypada. Stań na naszym czele i prowadź. Jeśli nie do klubu, to do banku. Po co? A żeby pewien mózg finansowy prysnął. I tym samym zreflektował inne, mniej zatwardziałe mózgi. Przelanie krwi na próżno nie przyniesie nam żadnych korzyści. Obejdzie się bez rozlewu krwi. Nie znacie sztuki wojowania? Gdzie mamy jazdę, abyśmy mogli znieść nieprzyjaciela? Cesarzewicz uchodzi! Cesarzewicz dziś czy jutro będzie ze wszystkich stron otoczony naszym wojskiem. Nie będzie mógł się wycofać do swoich krajów. Panowie, ruszamy! Nie inaczej jak po moim trupie pójdziecie do banku! Zaklinam was! My zawsze z tobą. Ty ostatni musisz zginąć. Południe rząd dowiaduje się, że Chłopicki zamierza ogłosić się dyktatorem powstania. By zapobiec tej ewentualności, a w każdym razie by uprawomocnić ją swoją decyzją, rząd posyła Chłopickiemu nominację na wodza naczelnego z władzą niemal nieograniczoną.
Nie potrzebuję niczyjej nominacji. Sam biorę nieograniczoną władzę i sprawować ją będę, dopóki Sejm się nie zbierze. I biada temu, kto by śmiał być jej nieposłusznym. Rząd jest słaby. Klub naszedł was i nie mieliście siły poskromić go. Dostaliśmy w dodatku do nieprzyjaciela zewnętrznego wroga wewnętrznego, domowego. Tego naprzód pokonać trzeba, bo on jest najniebezpieczniejszym. Dlatego władzę dyktatorską biorę. Skończył się Wielki Tydzień Polaków. Wieczorem w Teatrze Narodowym odbyło się uroczyste przedstawienie krakowiaków i górali. Spektakl kończy się patriotyczną manifestacją. Publiczność urządza Chłopickiemu owację. Owacje spotykają go w mieście. Otrzymuje szereg hołdowniczych adresów. Drugim obiektem spontanicznych manifestacji jest Szkoła Podchorążych. Wywołuje to wściekłość dyktatora. 9 grudnia zostaje ona rozwiązana. Elewów awansowano na podporuczników i przydzielono do pułków. Szturmowy oddział powstania przestaje istnieć. Przybył podporucznik Piotr Wysocki. Niech wejdzie. Podporucznik Piotr Wysocki, miłuje się na rozkaz. Dlaczego pozostałeś w Warszawie? Chce ci się rewolucji? Generale. Dam ja tobie kulą w łeb. Będziesz miał nową rewolucję. Generale. Adiutant placu. Aresztować go. Nigdy nie myślałem o rewolucji. Pozostałem jedynie dlatego, że nie zdążyłem komisji rządowej wojny zdać rachunków szkoły. Zaprowadzić go do komisji. Niech natychmiast zda one rachunki. Zostaje osadzony na kilka dni w areszcie domowym, a następnie wysłany na prowincję. Powstanie ogarnia kraj. Samorzutnie formują się ochotnicze oddziały powstańcze. Jest to ruch spontaniczny, podejmowany z myślą o przekształceniu się w regularne wojsko. Chłopicki tworzy z tych oddziałów jedynie tak zwane ruchome gwardie, rodzaj sił policyjnych. Liczy na neutralność pozostałych zaborców. Nie chce ich zrażać. Eksponowane stanowiska cywilne i wojskowe obsadza ludźmi przeciwnymi walce zbrojnej. Obok wielkiej dyktatury Chłopickiego rośnie w Warszawie mała dyktatura Łubieńskich. Czterech członków tej rodziny, Piotr, Tomasz, Henryk i Jan, piastuje wysokie stanowiska. Mimo hamujących działań dyktatora, kraj zbroi się. Społeczeństwo hojnie składa ofiary. Na łamach prasy, po kilku dniach pełnego poparcia dla dyktatora i stanu niemal euforii, zaczynają się pojawiać głosy krytyczne, inspirowane gorącymi dysputami politycznymi w warszawskich kawiarniach, gdzie spotykają się członkowie rozbitego Towarzystwa Patriotycznego. Dyktator nadal myśli o pertraktacjach z Petersburgiem, o porozumieniu z carem, o utrzymaniu jedynie autonomii królestwa. Ksawery Lubecki i Jan Jezierski udają się nad Newę. 18 grudnia, godzina 6 wieczór. Sala posiedzeń Sejmu. Życzeniem dyktatora jest,
aby Sejm dopiero 21 grudnia otwarty został. By on sam otwarcia Sejmu dopuścił. Żadnej zwłoki! Sejm powinien zaraz swoje czynności rozpocząć. Otwierać Sejm! Otwierać! Nie zwlekać! Nie zwlekać! Jedność i zgoda są nam najpotrzebniejsze. Jeżeli Sejm zaraz, pierwszej godziny swego zebrania, stanie z rządem w sprzeczności, rzecz zakończyć się musi albo uszczerbkiem dla sprawy publicznej, lub ujmą dla Sejmu. Konstytucja nie jest jeszcze zniesiona, a właśnie ona przepisuje, iż otwarcie Sejmu może być tylko w izbach połączonych i przez króla lub jego zastępcę spełnione. Nie! Nie! Otwierać Sejm! Otwierać! Teraz! Dzisiaj! Nie! Panowie, naszą najpierwszą powinnością jest uznać powstanie listopadowe za narodowe i podziękować jego sprawcom i przewodnikom. Nieprzyjaciel gwałcił wszystkie 164 artykuły Narodowej Konstytucji, a my pogwałcimy tylko jeden, ale pogwałcimy go na zawsze. Wykrzykujmy więc, że przyjmujemy powstanie za narodowe. Przyjmujemy. Dziękujemy. Mości panowie, przyjmujemy! Przyjmujemy! Niech żyje Wysocki! Niech żyją podchorążowie! Niech żyją! Wnoszę, iż Izba postanawia zapisać w protokole posiedzeń swoich. Rewolucją w dniu 29 listopada, tak świetnie przedsięwziętą, za dzieło narodu polskiego przyjmuje i uznaje. Zaś mężom, tym, którzy ją przedsięwzięli, z tak wielkim poświęceniem się i męstwem, wdzięczność całego narodu polskiego oświadcza. Niech żyje Polska wolna i niepodległa! Niech żyje! Niech żyje Sejm! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyją reprezentanci narodu! Niech żyją! Oburzony na postępowanie Sejmu, który wbrew jego woli rozpoczął normalne obrady i uznał powstanie za narodowe, Chłopicki składa dyktaturę. Ale już po dwóch dniach obejmuje ją ponownie. Sejm uchwala ustawę o dyktaturze przy jednym głosie sprzeciwu, ale część z posłów, którzy głosowali za dyktaturą, uczynili to, jak odnotowano w protokole obrad, pod presją wyższej konieczności. Ta druga, legalna już dyktatura, ma pewne różnice w stosunku do pierwszej. Oto przy boku Chłopickiego działa deputacja sejmowa, mająca za zadanie kontrolowanie działalności dyktatora oraz mogąca doprowadzić do jego odwołania. Dyktator powołuje Radę Najwyższą Narodową, mającą kierować administracją państwa. Nie zmienia swojej polityki, która jednak jest milcząco aprobowana przez Sejm. Jego bierność w sprawach wojskowych oraz coraz mocniejsze informacje o dążeniach jego do kompromisu z carem, a wreszcie przesłane przez Mikołaja I żądanie bezwarunkowej kapitulacji powstania pogłębiają oburzenie opinii publicznej. W kraju narasta coraz większa opozycja. Głównymi jej reprezentantami stają się działacze lewicy, przede wszystkim skupieni w redakcji gazety Nowa Polska, dążący do reaktywowania Towarzystwa Patriotycznego. 16 grudnia dyktator wzywa do siebie deputację sejmową. Odebrałem list od ministra sekretarza stanu. Władzy powierzonej mi od narodu piastować dłużej nie jestem mocen, bo tytuły zyskane w tym liście pochwały, jakimi mnie obsypuje w imieniu cara, zaufanie do mojej osoby w obliczu narodu zmniejszają. A bez zaufania
na czele narodu pozostawać nie można. Szczególnie w takim położeniu, w jakim my się teraz znajdujemy. Oprócz tego w pewnej części narodu, a nawet wśród panów, widzę jakąś chęć, jakiś pęd do wojny. A ja wojny Polsce przy tak szczupłych środkach, jakie posiadamy, jako znający się na sztuce wojennej, na żaden sposób życzyć nie mogę. Nam jedynie przez układy, za pośrednictwem rządu pruskiego kończyć potrzeba. Wojska mamy 37 tysięcy, Moskwa zaś w 150 tysięcy ku nam ciągnie. Czym więc bić się będziemy? A nowe pułki, kosynierzy. Nowe pułki? Tych nie chcę. To jest ruchawka, a nie wojsko. Zresztą żywności wystarczy nam tylko na 12 dni. Siły wroga znane były wprzódy, nim się zrobiło powstanie. Teraz nie można ich dawać za powód do zniesienia dzieła zaczętego. Ani do złożenia dyktatury. Pan, generale, jako dobry Polak, uczynić tego nie może. I nie powinien. Można chwilowy, chlubny opór nieprzyjacielowi stawić. Lecz prędzej czy później ulegnąć będzie trzeba. Cóż mnie wtedy spotka? Powiedzą zdrajca. Lecz, dyktatorze, pamiętaj przysięgę. Przysięga? Właśnie ja pamiętam o niej, dlatego tak postępuję. Jeżeli sumienie młodzików, owych zapaleńców, zapomina o przysięgach danych monarsze, to ja właśnie inną do nich wagę przywiązuję. Władzę przyjąłem od Sejmu dla zachowania kraju od anarchii i dotrzymałem mojego przyrzeczenia. Teraz, kiedy Sejm jest zwołany, może mi władzę odebrać i z urzędu złożyć. Skoro, generale, nie chce pan dłużej władzy dyktatora sprawować, być może, iż deputacja sejmowa upierać się przy tym nie będzie. Zechcie jednak zatrzymać dowództwo nad wojskiem i poprowadzić je tam, gdzie interes kraju i honor nakazywać będą. Nie, wodzem nie będę, bo pobitym być nie chcę. Ale być musisz, bo my ci rozkażemy. Nie będę. Nie przyjmę dowództwa od Sejmu. Musisz się bić, jeśli nie jako wódz, to jako żołnierz, bo Sejm ci każe. A jeśli nie wykonasz tego rozkazu, to Sejm cię za zdrajcę, za tchórza odgłosi. Będę się bić. Ale ty także będziesz musiał się bić, Leduchowski. Władzę już posiadaną mógłbym zatrzymać, o ile mnie samemu pozostawionym byłoby obmyślenie środków kraj ratować mogących. Deputacja ma zaszczyt oznajmić dyktatorowi, iż nie jest upoważniona do udzielenia żadnej innej władzy, która jemu przez Sejm powierzona została. 21 stycznia Towarzystwo Patriotyczne wznawia swoją działalność. Domaga się, by powstanie było kontynuowane. Domaga się, by lud wziął w nim udział. Pragnie, by poprawiono jego dolę. Hasło to ma jednak charakter ogólnikowy. Stycznia, Vogelsdorf, trakt z Berlina do Królewca. Specjalny wysłannik rządu, Andrzej Koźmian, doręcza list księcia Czartoryskiego ambasadorowi nadzwyczajnemu Francji, księciu de Montmar, zdążającemu do Petersburga. Cała Francja ma dla was jak najlepsze uczucia i życzenia. I dlatego muszę wam prawdę powiedzieć. Pomocy skutecznej dać wam nie jesteśmy w stanie. Położenie nasze jest krytyczne,
A i rząd nowy nie jest jeszcze ustalony. Wszak my waszą sprawę wspieramy. Naszym powstaniem zatrzymaliśmy bowiem wojska moskiewskie przeciw wam przeznaczone. Mamy na to urzędowe dowody. Być może. Być może, że cesarz Rosji początkowo miał przeciw nam jakie skłonności wojenne. Lecz obecnie nie mamy najmniejszych powodów skarżenia się. A tym bardziej zrywania z Rosją. Toć nasze powstanie Rosję do tego zmusiło. I w nagrodę, panowie, chcecie nas opuszczać. Proszę mi wybaczyć, hrabio. Śpieszę się. Może zechce mi pan towarzyszyć do następnej poczty. Wy z samą Moskwą w boju koniecznie upaść musicie. I dlatego szczerze wam radzimy. Odłóżcie kwestię waszej niepodległości. Stycznia, Warszawa. Towarzystwo Patriotyczne organizuje manifestację ku czci dekabrystów. Wy, czy mnie wspominacie? Ja, ilekroć marzę o mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach i o was myślę. Wasze cudzoziemskie twarze mają obywatelstwa prawo w mych marzeniach. Gdzież wy teraz? Szlachetna szyja Rylejewa, którą jak bratnią ściskał, carskimi wyroki wisi do hańbiącego przywiązana drzewa. Klątwa ludom, co swoje mordują proroki. Przy ostatnim posłuchaniu cesarz tymi wyrazami mowę skończył. Jeżeli naród polski nie spełni żądań w manifeście moim 17 grudnia podanych, jeżeli stanie do walki, w ten czas okażę, że jestem królem prawdziwym. Zgniotę go, zetrę i pierwszy strzał działowy ze strony Polaków będzie znakiem zniszczenia Polski. Wojna! Widać, że bez wojny nie dopniemy celu naszej rewolucji. Car moskiewski nakazał wojskom swoim wkraczać na ziemię polską. Czyliż trwogą przejęci, dalej uważać będziemy Mikołaja za prawego naszego monarchę? Ta ręka, którą do mnie Bestużew wyciągnął, wieszcz i żołnierz. Ta ręka od pióra i broni oderwana i car ją do taczki zaprzągnął. Dziś w minach ryje skuta obok polskiej dłoni. Innych może dotknęła sroższa niebioskara. Może kto z was urzędem, orderem zhańbiony, duszę wolną na wieki przedał w łaskę cara i dziś na progach jego wybija pokłony. Może płatnym językiem tryją w jego sławie i cieszy się ze swoich przyjaciół męczeństwa. Może w ojczyźnie mojej moją krwią się krwawi i przed carem jak zasług chlubi się z przekleństwa. Car pierwszy zerwał wymuszoną na nas orężem przysięgę. Ta więc, którą od wieków dochowywał Polak Piastom, Jagiełłom i wolno wybranym królom, już nas więcej obowiązywać nie może. Niech Europa przestanie widzieć w nas zbuntowanych poddanych. Niech uzna w nas niepodległy naród, który podług praw mu od Boga nadanych istnieć powinien. Dlatego wnoszę,
iż chwila dzisiaj jest najwłaściwsza na oświadczenie Sejmu, iż cesarz Mikołaj i jego następcy utracili prawo do korony polskiej. Panowie! Co jest w naszych sercach, niech wyjdzie przez nasze usta. Wykrzyknijmy! Nie ma Mikołaja! Nie ma Mikołaja! Nie ma Mikołaja! Nie ma króla! Okrzyk rzeczy nie stanowi! Trzeba wotować! Nie trzeba wotować! Jednomyślnie okrzyknęliśmy, nie ma Mikołaja! Rzecz uchwalona i skończona! Trzeba wotować! To wbrew prawu! Jeśli do was z daleka, od wolnych narodów, aż na północ zalecą te pieśni żałosne i odezwą się z góry nad krainą lodów, niech wam zwiastują wolność jak żurawie wiosny. Święta sprawa wolności łączy w jedno wielkie ciało. Bo wolność nie jednemu krajowi lub ludowi jest wspólna, lecz całej ziemi i całej ludzkości. Kto swej ojczyzny żąda wyjarzmienia i obcą wolność szanować będzie. Naród polski na Sejm zebrany oświadcza, iż jest niepodległym ludem i że ma prawo temu koronę polską oddać, którego uzna zagodnego. Niech żyje Polska wolna, niepodległa! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Zgubiliście Polskę. Sejm powołuje pięcioosobowy rząd narodowy. Jest to de facto rząd koalicyjny. W jego skład wchodzą przedstawiciele trzech głównych nurtów politycznych. Konserwatywnego, Adam Czartoryski jako prezes i Stanisław Warzykowski, liberalnego, grupy tzw. Kaliszan, Teodor Morawski i Wincenty Niemojewski oraz z partii ruchu, to znaczy stronników Towarzystwa Patriotycznego, Joachim Lelewel. Wodzem mianowany zostaje książę Michał Radziwiłł. Pomocą ma służyć mu Chłopicki. W przededniu działań zbrojnych zdołano uformować armię liczącą około 55 tysięcy żołnierzy. Do wojska ochotniczo zgłaszają się członkowie klubu, m.in. Mochnacki i Bronikowski. Na detronizację Mikołaj I reaguje manifestem. To zuchwałe zapomnienie obowiązków i przysięg. Ta zapamiętałość w nieprawdzie dopełniły miarę przestępstwa. Nadszedł czas użycia siły przeciw nieznającym skruchy. Wezwawszy na pomoc najwyższego sędziego spraw i zamiarów ludzkich, rozkazaliśmy wiernym naszym wojskom iść na buntowników. 6 lutego 1831 roku 79-tysięczna armia rosyjska pod dowództwem feldmarszałka Dybicza przekracza granice królestwa. Łącznie z innymi korpusami wojska nieprzyjaciela liczą około 115 tysięcy żołnierzy. Do jednego z pierwszych starć dochodzi pod Stoczkiem. 14 lutego generał Dwernicki odnosi tu zwycięstwo nad silnym ugrupowaniem generała Geismara. Sukces nie ma większego znaczenia, podnosi jednak morale polskiego żołnierza. Polskie dowództwo rezygnuje z działań zaczepnych na rzecz taktyki obronnej. W dwóch kolejnych bitwach, 17 lutego pod Dobrem oraz 19 i 20 lutego pod Wawrem, Polacy zadają poważne straty idącym w awangardzie korpusom rosyjskim. Nad niedolą swą.
Mimo taktycznych porażek wojska Debicza zbliżają się do stolicy. 25 lutego dochodzi do bitwy na przedpolach Pragi pod Grochowem. Szczególnie krwawe boje toczą się o Olszynkę Grochowską. Kluczowa pozycja kilkakrotnie przechodzi z rąk do rąk. Szwankuje dowodzenie. Chłopicki, uproszony, faktycznie przejmuje komendę. W decydującej chwili wraz ze Skrzyneckim i Prądzyńskim prowadzi do ataku bohaterski 4. Pułk Piechoty. Dyktator zostaje ranny w obie nogi. Wynik bitwy, aczkolwiek nierozstrzygniętej, jest sukcesem Polaków. Straty poniesione przez Dybicza nie pozwalają mu szturmować stolicy. Lutego, godzina 6 rano. Pałac Namiestnikowski. Posiedzenie Rady Wojennej. Panowie, wciąż montowaliście naród. W tajnych spiskach i w publicznych sejmach. Młodzież spełniła to, czegoście ją nauczyli. I powstanie jest waszą robotą. Dość niszczenia kraju. Dość ofiar. Dość krwi przelanej. Ja z wami dyskutować nie będę. Czy wojna podobna lub niepodobna? Jeżeli uważacie, że wojna dłuższa jest potrzebna, z jakich bądź powodów, to dajcie rozkaz. To dajcie go zaraz, dzisiaj, aby wyjść na Pragę i batalię stoczyć. Bić się możemy. Zwyciężyć nie jesteśmy w stanie. Dlatego żądamy od was układów. Panie generale, układy są niepodobne, bo Dybicz ich nie przyjmie. On tylko poddania się na łaskę i niełaskę żądać będzie. A czyliż takie poddanie się, kiedy mamy jeszcze oręż w ręku, i kawał kraju za nami jest właściwe? Jeśli wy nie chcecie, czy nie możecie się układać, dobrze, to dajcie tym kpom, co powstanie rozpoczynali po 2000 dukatów, niech za granicę uciekają. A nam, wojskowym, poruczcie traktowanie. Nie byłobyż ono skalaniem i splamieniem naszego imienia i honoru? Nie zawrzecie układu. To my wam zapowiadamy, że ojczyznę wtrącacie do grobu. Że na was cała odpowiedzialność spoczywać będzie. Przyczyną główną naszych niepowodzeń było to, iż nie mieliśmy wodza.
bo kiedy jest ich dwóch, to jest tak, jakby nie było żadnego. Ja, panie generale... Ponieważ nie było wodza, nie było więc i planu operacji. Nie było rozkazów. Generale Skrzynecki... Batalia wczorajsza, pomimo przemagających sił nieprzyjaciela, byłaby inny obrót wzięła, gdyby była inaczej kierowana. Gdyby utrzymano ów klucz naszej pozycji, Olszynę. Gdybyśmy byli w związku i jedności działania. Gdyby były wyraźne rozkazy wydane. Ja rozkazy posyłałem. Chciałem nawet panu generałowi oddać komendę pierwszej linii bojowej. Ale moi adiutanci znaleźć go nie mogli. Wodzu naczelny, ja byłem wciąż tam, gdzie wrzał największy ogień, gdzie największe niebezpieczeństwo panowało. Lecz tam nie widziałem ani pana, ani pańskich adiutantów. Nie chciałem być wodzem. W tym gronie mam na to świadków. Skoro rząd uzna za dobre i potrzebne, abym złożył tę dostojność, najchętniej to uczynię i bodaj ona w zdatniejsze ręce przejść mogła. Jeśli, generale, czujesz się zdolniejszym, bierz naczelną władzę, a w przyszłości zobaczymy. Ponieważ książę Radziwiłł składa dowództwo, przeto zapytuję wszystkich panów wojskowych tutaj obecnych, kogo w jego miejsce za najzdatniejszego na wodza uważają. Ja proponuję generała Skrzyneckiego. Z serca przychylam się do wniosku generała Umińskiego. Naczelnym wodzem został mianowany generał Jan Skrzynecki. Przekraczając swoje kompetencje, próbuje rokowań. Zabiega jedynie o uznanie autonomii królestwa. Obawiając się upadku stolicy, wielu posłów opuszcza miasto. W Sejmie pozostaje tak zwany mały komplet, w którym główną rolę zaczyna odgrywać liberalna grupa Kalisza. Na forum sejmowym pojawia się sprawa chłopska. Chłopi, którym powstanie przyniosło dodatkowe obciążenia, ale bez perspektyw radykalnej poprawy ich doli, zaczynali odnosić się do wielkiej walki narodowej obojętnie. Wprawdzie Sejm dyskutował kilka koncepcji reformy agrarnej, przede wszystkim w toku ofensywy Dybicza na Warszawę. Z inicjatywy liberałów rząd wniósł nawet projekt oczynszowania chłopów w dobrach narodowych, przewidujący możliwość wykupu powinności feudalnych, czyli uwłaszczenia tych chłopów. Dalej szły zgłoszone równocześnie projekty radykałów. Poseł Jan Olrych Szaniecki postulował generalny wykup pańszczyzny lub czynszów przez chłopów przy pomocy kredytów bankowych. W rezultacie powstanie nie podjęło żadnych decyzji postępowych w sprawach polityki społecznej. Oddziałało to fatalnie na postawę chłopów. W odpowiedzi na pobór do wojska chłopi nieraz zbiegali w inne rejony kraju, a nawet za granicę. Z drugiej jednak strony żołnierz polski, który w swej masie składał się właśnie z chłopów, wykazał ogromne bohaterstwo i ofiarność w toku walki. Paryż. Minister spraw zagranicznych Francji, generał Sebastiani, przyjmuje przedstawicieli polskiej misji dyplomatycznej, generała Karola Kniaziewicza i hrabiego Ludwika Platera. Przychodzimy na pana hrabiego, spodziewając się, teraz przynajmniej, kiedy sprawa nasza mocą oręża tak wysoko postawioną została, że nastąpi przez tutejszy rząd uznanie i rządu narodowego, i niepodległości Polski. I żądana mediacja pozyskana zostanie.
Oddajemy wszyscy wielką sprawiedliwość waleczności wojsk polskich. Naród polski rozwinął charakter i energię godną podziwiania. My tymczasem od Francji nie mamy nic. Walkę prowadzimy z Moskwą. Austria i Prusy są naszymi wrogami. Francja zaś milczy i wszystko czynić zezwala. Nas z rządami Europy łączą traktaty. My te traktaty chcemy szanować i dlatego polskich życzeń spełnić nie możemy. Traktaty zawierają się i rozwiązują stosownie do okoliczności i potrzeb. A mediacja? Mediację w ten czas tylko przyjąć możemy, jeżeli rząd rosyjski do tego nas wezwie. Teraz nie mam innej rady dla rządu narodowego, jak tylko to niech korzysta ze zwycięstw i niech sam z carem się układa. Układy bez gwarancji nie mają żadnej wartości. Oczywiście. Pierwszym artykułem układu będzie złożenie broni. Drugim zdanie się na łaskę. Jakże naród polski, wojsko polskie ma tę hańbę spełnić? Nieszczęśliwa detronizacja wszystko popsuła. Gdybyście panowie mogli ten akt cofnąć, wtedy wszystko poszłoby łatwiej. Pan minister musi przyznać, iż odwoływać podobny akt bez przemożnych pobudek to jest układać się ze swoim honorem. A Polacy w rzeczy honoru tylko swoich serc się radzą. Ale honoru macie panowie aż nadto. W honor rycerski jesteście bogaci i możecie częścią jego rozporządzać, aby wasze interesa ułożyć. Francja was nie opuszcza i bierze udział w waszej sprawie i ten jej udział nie będzie bezowocny. Panie ministrze, dla Francji, dla Europy Polska jest nie tylko potrzebna, ale i konieczna. A jeśli tak jest, to czy nasza wojna o niepodległość może być dla panów obojętna? Czy wolno wam na podobną niepewność nas puszczać? Może w moim prywatnym przekonaniu uznałbym potrzebę i użyteczność bytu Polski, ale mimo to jestem bardzo daleki od tej myśli, aby dla jej przywrócenia Francja miała europejską wojnę wywoływać. Czy możemy przynajmniej liczyć, że najjaśniejszy pan raczy nas przyjąć dla złożenia mu listu prezesa rządu narodowego? Niepodobieństwo. Król nie może panów przyjąć. Przyjęcie byłoby przeciwne stosunkom, jakie nas łączą z Rosją. Pod koniec marca Dybicz rusza w górę Wisły. Zamierzał u ujścia Wieprza przejść rzekę i zaatakować Warszawę od zachodu. Na wschodzie, naprzeciw Pragi, pozostaje jedynie korpus Rozena. Pułkownik Prądzyński przedstawia Skrzyneckiemu nowy plan akcji ofensywnej. Proponuje rozbić ten korpus, wyjść na tyły armii Dybicza, zmusić go do przyjęcia bitwy w widłach Wisły i Wieprza. Wódz naczelny lęka się większych operacji. W końcu jednak przyjmuje plan. Polska ofensywa rusza. ...31 marca Polacy odnoszą dwa zwycięstwa. Pod Wawrem rozbijają przednie straże dowodzone przez generała Geismara. Pod wsią Dębę Wielkie odnoszą świetny sukces nad głównymi siłami Rozena. Stolica fetuje oba zwycięstwa. Pościg prowadzony za rozbitym korpusem w kierunku Siedlec zostaje przez Skrzyneckiego bez powodu przerwany. Prądzyński nalega na kontynuowanie działań ofensywnych. ...10 kwietnia odnosi pod Iganiami zwycięstwo nad przeważającymi liczebnie siłami wroga. I ten świetny sukces nie zostaje przez Skrzyneckiego wykorzystany. Dajcie przezdrowe, ojczyzna mnie woła, idę za kraj walczyć wśród rodaków koła. Choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga, nigdy nie zapomnę.
Kształ za oku, po cóż serca bicie? Tobie winien miłość, a ojczyźnie życie. Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka. Niepodległość Polski to twoja rywalka. Polka mnie zrodziła, z jej piersi wyssałem. Być ojczyźnie wiernym, a kochance stałym. Gdyż przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie. Naczelny wódz wiąże duże nadzieje z powstaniami, które wybuchły na tyłach armii rosyjskiej na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Powstanie na Wołyniu, Podolu, Kijowszczyźnie nie cieszy się jednak poparciem ludności ukraińskiej i szybko upada. Wysłany na pomoc korpus generała Dwernickiego zmuszony jest w końcu kwietnia przekroczyć granicę austriacką i złożyć broń. W odróżnieniu od Ukrainy partyzantka na Litwie była długotrwała i walczyła za cięcie. W połowie maja naczelny wódz po długich namowach podejmuje realizację nowego, śmiałego planu ofensywnego zaproponowanego przez Prądzyńskiego. By wprowadzić w błąd Dybicza i związać jego siły, rozgłoszono nową wyprawę na Siedlce. Wyprawiono w tym kierunku część wojska. Jednocześnie w głębokiej tajemnicy szybkim marszem z Warszawy ruszają w stronę Białegostoku trzy korpusy w sile 50 tysięcy i oskrzydlają oddziały carskich gwardii rozłożone między Narwią a Bugiem. 30 tysięcy doborowego wojska, dowodzonego przez wielkiego księcia Michała, znalazło się w Podrzasku. Decydujące uderzenie Skrzynecki opóźnia o dobę. Gwardie rozpoczynają gwałtowny odwrót. Na domiar złego Skrzynecki, osłabiając swe siły, wysyła na Litwę oddział generała Chłapowskiego. Na pomoc gwardiom zdąża armia Dybicza. Polski wódz naczelny nakazuje odwrót. 26 maja pod Ostrołęką, mimo bohaterskiej postawy piechoty i kawalerii, mimo wspaniałej szarży artylerii konnej Bema, Skrzynecki ponosi ciężką klęskę. Nie było haniebne. Lecz honor każe nam tutaj się zagrzebać. Piechoty niewiele mamy. Zgromadzę ją i w zaroślach ustawię. Zaś 40 armat naprzeciw mostu zatoczę. A jazda ku ich zasłonie stanie. Tę pozycję będę trzymał, aż Giełgut nadciągnie. Zresztą niech się dzieje, co chce. Zginąć trzeba umieć. Generale, tobie oddaję dowództwo nad jazdą. A panów jakie jest zdanie? Piechota przed świtem nie będzie mogła być zebrana i zreorganizowana.
Konie kawalerii są zmęczone, głodne i nie mają furażu. Dobrych uderzeń nie będzie można więc wykonać. Nie ma 40 dział, bo wiele z nich do Różana ujechało. A te, co pozostały, nie będą miały dostatecznej amunicji, aby przez cały dzień ogień utrzymywać. Kiedy panowie tak uważacie, więc odwrót nakaże. Lecz kto będzie tylną straż prowadził? Ja. Jestem najmłodszym z nominacji generałem, przeto mnie sprawa się to należy. Zawsześ ten sam. Co się jednak stanie z moim korpusem pod Rajgrodem już znajdującym się? Ani o nim, ani o Litwie nic już myśleć nie można. Tutaj idzie nie tylko o oddział Sierakowskiego, ale przede wszystkim o dywizję Giełguda. Generałowi temu, gdy bitwa się zaczęła, kazałem maszerować po lewej stronie Narwi dla szybkiego połączenia się z nami. On musi być w pełnym marszu. Jego więc przybycia oczekiwać należy i czekać możemy. Giełgudowi trzeba by posłać, generale, rozkaz maszerowania wzdłuż granicy pruskiej, ku Wiśle. Rzecz niepodobna. Nieprzyjaciel uderzy mu w bogi, rozbije. Moi panowie, są okoliczności, w których nic sobie taić nie wolno. Armii już nie mamy. Jeżeli nieprzyjaciel będzie umiał z położenia korzystać, będziemy zmuszeni przystąpić do układów. Rzućcie więc dywizję Giełguda na Litwę. Zważcie, czyli tym sposobem szale układów nie przechyli się na naszą stronę. Dobrze. Kto jednak podejmuje się Giełgudowi rozkaz zawieść? Ja. Ja poddałem tę myśl, więc i udział w tym przeznaczeniu wziąć powinienem. Generał Giełgud pomaszeruje zatem na Litwę według instrukcji, których udzieli mu generał Dębiński. Ujrzycie mnie godnym zaufania, jakie we mnie położono. Godnym imienia Polaka. Wykrwawiona armia polska powoli wracała ku Warszawie. Zaprzepaszczone możliwości tkwiące w ofensywie wiosennej wojsk polskich, nieudana wyprawa na gwardie cesarskie i klęska pod Ostrołęką podważyły autorytet wodza naczelnego. Generał Skrzynecki z całych sił walczył o utrzymanie swojego stanowiska. Między innymi zaczął wtedy szermować hasłem konieczności wzmocnienia władzy, a najlepiej wprowadzenia władzy jednoosobowej. Konserwatyści, a szczególnie zwolennicy wodza naczelnego, zaciekle walczyli o przeforsowanie projektu reformy w tym duchu podczas obrad sejmowych. Ale dzięki pełnej mobilizacji działaczy lewicy oraz liberałów projekt po zaciętej dyskusji przepadł w Sejmie minimalną większością głosów. Tymczasem z Litwy nadchodzą niepomyślne wiadomości. Po zwycięstwie pod Rajgrodem połączone oddziały Giełguda i Chłapowskiego ruszają na Wilno. Niezdecydowanie Giełguda uniemożliwia zdobycie miasta. Nieprzyjaciel koncentruje znaczne siły. Bitwa pod Górami Ponarskimi kończy się klęską. Wkrótce polskie oddziały przyparte przez wroga do granicy pruskiej przekroczyły ją i złożyły broń. Po dłuższym okresie bezczynności militarnej Skrzynecki pragnie ratować swój nadwyrężony autorytet nową operacją. Wyprawa w Lubelskie przeciw korpusowi Rüdigera kończy się fiaskiem. Zawodzi całkowicie dowódca głównej grupy, generał Antoni Jankowski. Rozchodzą się wieści o istnieniu spisku antypowstańczego. Wszystko to budzi poważne zaniepokojenie opinii publicznej. W końcu czerwca umiera na cholerę feldmarszałek Dybicz. Jego zastępca, feldmarszałek Paskiewicz, postanawia zrealizować plan swego poprzednika. Zaatakować Warszawę, centrum powstania, nie od wschodu poprzez ufortyfikowaną Pragę i Wisłę, lecz od zachodu. Idzie jednak nie w górę, lecz w dół rzeki. 21 lipca przeprawia się na jej lewy brzeg i niebawem zajmuje Łowicz. Bierność Skrzyneckiego wywołuje oburzenie społeczeństwa. Rada Wojenna dymisjonuje go. Funkcję wodza tymczasowo powierza generałowi Henrykowi Dębińskiemu, który wsławił się przebiciem z Litwy do Warszawy. Nastroje w stolicy od dłuższego czasu radykalizują się. Wzrastają trudności zarobkowe, pogarsza się aprowizacja miasta, wzmaga się drożyzna.
Towarzystwo Patriotyczne aktywizuje swoją działalność. Podejmuje walkę o zmianę nieudolnego kierownictwa powstania. 15 sierpnia. Towarzystwo Patriotyczne po burzliwym posiedzeniu wybiera delegację, która udaje się do siedziby rządu. Tłum ludu ciągnie, co już na dziedzińcu. Rząd napaść zamierza. Obywatele miasta, do rządu! Rząd w masach nie przyjmuje żadnych przedstawień. Towarzystwo otrzymało doniesienie, że generał Skrzynecki, chociaż przez Sejm zmożony, jednak wojskiem dowodzi. Odwrót nakazał i oświadczył, że rządu słuchać nie będzie. Nieprzyjaciel już stoi przed bramami stolicy. Wodzowie bez żadnego oporu ciągle i ciągle ustępują. Wszystko, co wam z obozu donoszą, jest tylko bajką i fałszem. Ale ten stan rzeczy wywołuje rozpacz wśród mieszkańców i może stać się powodem krwawych scen. Rząd przede wszystkim potrzebuje, aby przez wszystkich był ściśle wspierany. Tymczasem inaczej się dzieje. Namiętności są podburzane, niezgoda posiewana, a towarzystwo, które tak chlubną nazwę patriotycznego przybrało, daje zgubny przykład. Lud domaga się wydania wyroku na oskarżonych o zdradę. Widzi potrzebę oddalenia Skrzynackiego z armii. Zdrajca! Zdrajca! Pan nie znasz wartości wyrazów. Jak śmiesz generałowi, który w tylu bitwach głowę nadstawiał. Skrzynecki zdrajca! Szubienica go czeka! Zdrajca! Zdrajca! Co znaczą te krzyki w obliczu rządu podnoszone? Te obelgi tutaj miotane! Wzywam panów, abyście jego urzędowanie natychmiast opuścili! Zapewniam panów, że równie generał Skrzynecki, jak Dębiński i całe wojsko, zupełne dla rządu posłuszeństwo zachowują. A ruchy wsteczne wykonane są nie w innych celach, jak militarnych. Kazałem uderzyć generał marsz, aby gwardia pod bronią stanęła. 18 batalion piechoty i szwadron jazdy są w gotowości. Oczekują jeno od rządu rozkazów. Generale, wolą rządu jest, aby spokojność i porządek ściśle utrzymane zostały. I dlatego upoważnia ciebie do użycia wszystkich środków, jakie ku temu za potrzebne uznasz. Dobrze. Ale winienem naprzód rząd ostrzec, że krew popłynąć może. Prawo i porządek powinny panować. Dopełnię rozkazu. Ale w ten czas muszę zacząć od Towarzystwa Patriotycznego. Bo ono wszelkiej niespokojności jest narzędziem. A na czele tego towarzystwa stoi członek rządu. Ty, panie Lelewelu, jemu przewodniczysz. Jemu rozkazujesz. Co ja? Ja im nic nie kazałem. Oni mnie słuchać nie chcą. Panie generale, pod zamkiem strzelają. Delegacja nie mogła uspokoić zburzonego ludu. Wieczorem tłum wdarł się na zamek i powyciągał stąd osoby aresztowane pod zarzutem szpiegostwa lub zdrady. I natychmiast dokonał samosądu. Podobne sceny powtórzyły się w innych więzieniach warszawskich. Łącznie zginęło kilkadziesiąt osób. Wzburzony tłum poszukiwał generała Skrzyneckiego oraz prezesa rządu Czartoryskiego, ale ten zdołał schronić się pod opiekę wojska. Wydarzenia były w jakimś stopniu przygotowane przez Towarzystwo Patriotyczne, przez jego prasę i zebrania poprzednich dni. Ale lewica patriotyczna nie potrafiła pokierować tymi wydarzeniami, nie potrafiła uczynić z nich prawdziwego oręża w walce politycznej.
nie zdołała obalić, przejąć władzy, albo też nadać jej bardziej radykalnego kierunku. W rezultacie wprawdzie rząd narodowy rozpadł się, ale do stolicy wkroczyło wojsko dla zachowania dotychczasowego porządku. Przerażony Sejm wzmocnił znacznie kompetencje prezesa rządu narodowego i powierzył je generałowi Krukowieckiemu, który cieszył się popularnością różnych grup politycznych, między innymi również części działaczy lewicy. Krukowiecki jednak dokonał aresztowań wśród działaczy Towarzystwa Patriotycznego, następnie rozwiązał organizację, a dla zastraszenia ludu i dania satysfakcji prawicy dokonał publicznego stracenia 5 osób uczestniczących w samosądzie. Nowe dowództwo z pełniącym obowiązki wodza naczelnego generałem Kazimierzem Małachowskim podjęło akcje zaczepne na wschodzie, mimo iż główne siły wroga stały u wrót stolicy od zachodu. Przeciw Rozenowi, znajdującemu się między Siedlcami a Brześciem, wyprawiony został 20-tysięczny korpus generała Ramorino. Nikłe sukcesy tej wyprawy nie zrównoważyły faktu, iż siły broniące stolicy zostały tym sposobem poważnie osłabione. Broni jej 35 tysięcy żołnierzy. Miasto jest niewystarczająco przygotowane do walki. Lud rozbrojono. Nieprzyjaciel ma miażdżącą przewagę także w artylerii. 6 września 70-tysięczna armia Paskiewicza rusza do szturmu na Warszawę. Po zaciętych walkach na pierwszej linii padła bohatersko broniona Wola. Tu wyleciała w powietrze reduta numer 54, nazwana później imieniem jej dowódcy, kapitana Ordona. Ranny Piotr Wysocki dostał się do niewoli. Generał Sowiński zginął na Szańcach. Krukowiecki, prowadzący rokowania kapitulacyjne bez zgody Sejmu, zostaje usunięty z prezesury rządu. Przekazano ją Bonawenturze Niemojewskiemu. Po załamaniu się drugiej linii obrony zapada decyzja oddania stolicy nieprzyjacielowi. 8 września rząd, Sejm i wojsko opuszczają miasto. Nowemu wodzowi naczelnemu, generałowi Maciejowi Rybińskiemu, nie udaje się koordynować poczynań rozrzuconych po królestwie oddziałów, których liczebność jest jeszcze znaczna. 70 tysięcy żołnierzy. Na początku października 1831 roku zapada decyzja o przekroczeniu granicy Prus i masowej emigracji na znak, że powstanie nie kapituluje, lecz jedynie ulega zawieszeniu. Wkrótce poddają się ostatnie punkty oporu. 9 października Modlin, 21 Zamość. Po blisko 11 miesiącach powstanie upada. Mimo nieszczęść, które nas w tym powstaniu dotknęły, mimo całego obłędnego systemu politycznego i wojskowego, którym tę sprawę przywiedziono do upadku, mimo gorszącej nieudolności we władzach i nieraz złej woli w osobach, mimo wreszcie niczym nieusprawiedliwionego rozprzężenia ku końcowi, ostatni ten akt narodu polskiego, to jego nagłe porwanie się ze snu 15-letniej niewoli, jest wielkie. Czym była, czym być mogła dla Polski rewolucja 29, to się wyraziło w jej kilku stanowczych chwilach, w jej kilku kolosalnych bitwach. Żołnierze Grochowa, Ostrołęki, Boremla byli to prawdziwi reprezentanci tej sprawy. Ich dzieła i mogiły pokazują całą energię ludu polskiego. Lud polski, który ciągle śpiewa "Jeszcze Polska nie zginęła", wyraża tymi krótkimi słowy najgłębszą maksymę swego jestestwa. Wie, że jest i tą wiedzą
skruszy obce jarzma. Jest żywy i mocny, ponieważ nie uległ pod ciężarem własnych nieszczęść. Z doświadczenia może powiedzieć o sobie: narody nie umierają. Z tym wszystkim, mimo wszelką wiarę, jaką naród ma we własne jestestwo, jest rzeczą w obecnym położeniu najważniejszą rozumem dochodzić przyczyn, dla których dotąd nie zdołaliśmy pokonać naszych nieprzyjaciół. Nie podlega zaprzeczeniu, że tylko przez nowe powstanie potrafimy odzyskać całość i niepodległość.